Ceny ubezpieczeń OC w styczniu lekko, żeby nie powiedzieć mikroskopijnie, zmalały. Zanotowaliśmy spadek rzędu 0,7%. Średnio za ubezpieczenie OC w styczniu płaciliśmy 701 zł, gdy w grudniu 2016 roku było to 706 zł. Czyli w przeliczeniu na złotówki ta cena spadła praktycznie o 5 zł. Ceny powinny jednak cały czas jeszcze rosnąć. Ten spadek styczniowy jest tak mały, że w skali roku będzie najprawdopodobniej niezauważalny. Cały czas rynek ubezpieczeń jeszcze jest bardzo niedoszacowany i ubezpieczyciele muszą w, przez kolejne miesiące podnosić ceny ubezpieczeń, jednak najprawdopodobniej będą to dużo mniejsze podwyżki niż w 2016 roku, gdy. Wtedy ceny ubezpieczeń zdrożały o 56%. W 2016 roku najbardziej podrożało ubezpieczenie OC w województwie lubelskim o 72%. Co ciekawe, województwo lubelskie jest jednym z najtańszych województw w Polsce, zaraz po województwie świętokrzyskim i podkarpackim. Z kolei po drugiej stronie barykady, czyli najdroższym województwem, jest województwo dolnośląskie. Tam za ubezpieczenie musimy zapłacić ponad 900 zł, ale z kolei wzrost ubezpieczeń nie był tak duży jak w skali Polski, bo wynosił 50%. Różnice w cenach ubezpieczeń nie tylko zależą od geografii, różnią się też w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Dlatego warto, kupując ubezpieczenie OCE, porównać ceny u różnych ubezpieczycieli, tak żeby wybrać to najtańsze.